Czwartek, 25 kwietnia, godzina 20, to są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading, a najbliższe 20-20 kilka minut spędzimy z Maciejem Leściorzem i Łukaszem Wardynem, CMC Markets. Dobry wieczór. To pierwsza rzecz i pierwszy człowiek, o którym będziemy dzisiaj mówili, na pewno artysta rynków, na pewno artysta biznesu, Elon Musk i jego Tesla. I sytuacja notowań tej właśnie spółki, Tesla jest przy bardzo ważnym wsparciu. No faktycznie, faktycznie Tesla jest przy ważnym wsparciu i wydaje się, że prezes stwierdził, że trzeba inwestorom sporo naobiecywać, no, żeby utrzymać to wsparcie. I mamy festiwal zapowiedzi. Najciekawsza pewnie dla inwestorów to jest taka, że już za rok, może trochę dłużej, mają jeździć robotaksówki Tesli. Każdy, kto ma taką Teslę, będzie mógł na niej zarabiać, będzie mógł ją wysłać do tego, żeby jeździła po świecie i woziła ludzi, i taka Tesla ma według Elona Muska zarabiać $30,000. Wyliczenia są dość proste, bardzo ogólne. Czy tak będzie, zobaczymy. Myślę, że no, znowu jakiś sygnał dla inwestorów. Bardzo optymistyczna wersja, że to już za rok będą autonomiczne samochody. Myślę, ciekawsze doniesienie, bo to już mniej obietnica, to jest, że zwiększa się zasięg na obecnych akumulatorach. Przez upgrade oprogramowania już model ten najniższy, o największej skuteczności, efektywności akumulatora będzie mógł na jednym ładowaniu przejechać prawie 600 km. No to już jest sporo i żaden konkurent daleki jest i konkurenci są dalecy. Więc to jest, myślę, dobra wiadomość dla akcji. Widać, że jednak ten postęp technologiczny idzie w tej Tesli. A rozumiem, że temat ewentualnego wycofywania Tesli z notowań giełdowych zamykamy. Było takie ćwierknięcie pana Muska w zeszłym roku. Dosyć słono za to zapłacił. Nie ma sprawy. Na razie nie ma sprawy, ale a propos wycofywania, to jest też ciekawa informacja z zapowiedzi, właśnie z uwagi na to, że te Tesle, które będą autonomicznymi samochodami, będą tak popularne i tak użyteczne, że po okresie leasingu nie będzie możliwości, kolejny taki plan, nie będzie możliwości wykupienia tych samochodów, będzie je skupować Tesla, ponieważ jej będzie zależało na tym, żeby te taksówki jeździły, tym bardziej, że teraz mają już przejechać na jednym akumulatorze bezawaryjnie 1 600 000 km. To teraz zajmijmy się ogółem spółek amerykańskich. Wyniki kwartalne wielu tych spółek naprawdę dobre, więc to, że amerykańskie indeksy giełdowe osiągają wyżyny, nie jest niczym dziwnym. Nie, rzeczywiście mamy rekordowe poziomy na Nasdaqu, w okolice 7850 punktów, na S&P 500 2930, to też jest ten poziom, który został we wrześniu ubiegłego roku osiągnięty. Większość spółek, a jesteśmy już za połową sezonu wyników, publikuje wyniki dużo lepsze od prognoz, chociaż akurat Tesla, o której wspomniał Łukasz, która wczoraj publikowała wyniki, tutaj zawiodła, tam 700 milionów strat osiągnęła, ale takie spółki jak Twitter, mają fenomenalne wyniki, no i tym samym ceny akcji w przypadku Twittera podskoczyły przedwczoraj o 15%. Wczoraj Facebook opublikował też dużo lepsze wyniki od prognoz, czyli patrząc na to, co się działo w ostatnim czasie z tą spółką i całe to zamieszanie wokół afery Cambridge Analytica, czyli wykorzystania Facebooka do manipulacji politycznych, czy też wycieku danych, to wszystko nie przeszkodziło. Kolejne dane ze spółki Microsoft również przebiły prognozy i to będzie się jeszcze ciągnęło. Zatem tutaj perspektywy dla indeksu, zwłaszcza indeksu technologicznego Nasdaq, na pewno są w dalszym ciągu bardzo dobre, dopóki ten sezon wyników będzie trwał. Amerykańskie spółki giełdowe w górę, złoto w dół, bo mamy tak naprawdę wielomiesięczne minima, na przykład w połowie, jeszcze w połowie lutego
za uncję płacono więcej niż $1,340. Teraz jesteśmy w okolicach $1,280. Najlepiej, żeby właśnie ten poziom 1280 szybko został przekroczony, oczywiście dla długich pozycji, bo jeżeli nie, no to spokojnie złoto może wejść w kolejną fazę tego trendu spadkowego. No ale jak ma rosnąć, skoro dolar jest taki mocny? Jak ma rosnąć, skoro właśnie mamy takie świetne wyniki spółek amerykańskich i dalej mamy hossę, gdzieś to ochłodzenie gospodarcze jest znowu odsunięte. Więc no to są wszystko warunki, które nie pomagają cenom złota. Warto obserwować, czy jeżeli na przykład pojawią się jakieś spadki na giełdzie amerykańskiej, czy właśnie cena złota zareaguje. Jeżeli tak, no to przynajmniej będzie jakieś odniesienie, że inwestorzy w momentach kryzysowych jednak chcą wracać do tego złota, bo na razie tego nie widać, nikt się nie boi o recesję, w związku z tym nikt nie chce kupować złota i nawet ta sytuacja, gdzie stopy procentowe wiemy generalnie na całym świecie, że w najbliższej perspektywie nie mają rosnąć, też nie sprzyja metalom szlachetnym. Czyli bezpieczna przystań w postaci złota zamknięta, bezpieczna przystań w postaci jena, waluty japońskiej, no też się teraz nie cieszy popularnością. Jen spada. Spada, chociaż tutaj jest taki dość duży roller coaster na parze walutowej, jeżeli patrzymy sobie na parę, choćby dolar do jena, ale jest to zbieżne z tym, co się dzieje na złocie, jest to zbieżne z tym, co się dzieje na franku, czyli te bezpieczne przystanie rzeczywiście nie są takie potrzebne inwestorom. Na pewno warto na jena patrzeć przez pryzmat działań Banku Japonii. Wczoraj odbyło się posiedzenie Banku Japonii i zostało tutaj potwierdzone, że ta luźna polityka monetarna będzie trwała, ale zaskoczeniem mogło być to, że została po raz pierwszy przedstawiona data końcowa, potencjalna wiosna 2020, czyli wówczas ta ultra luźna polityka monetarna może zmienić swój charakter. Fakt, że Bank Japonii nie ma zbyt wielu tutaj możliwości już luzowania dalszego, w przeciwieństwie do choćby Europejskiego Banku Centralnego czy Fedu, no tutaj z pewnością te perspektywy luźnej polityki rzeczywiście gdzieś się kończą. Natomiast na jenie w najbliższych dniach może być bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że jutro już rozpoczyna się 10-dniowy okres wolny dla Japończyków, okres świąteczny, ze względu na koronację nowego cesarza, do tego jeszcze święto w Japonii. I może być bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że mamy święto w Japonii, 10-dniowe, mamy długi weekend, no w Polsce akurat to nie jest aż tak istotne, ale 1 maja to jest święto międzynarodowe, Chińczycy świętują święto pracy w wielu krajach europejskich, a Fed 1 maja będzie miał swoje posiedzenie. Więc tutaj są potencjalne możliwości jakichś dużych ruchów na jenie. Na pewno trzeba być ostrożnym. Jeżeli sobie przypomnimy podobną, analogiczną sytuację z początku tego roku, 3 stycznia, taki flash crash na jenie się pojawił, wskutek małej płynności. Tutaj też będzie ponownie mała płynność. Już widać, że te ruchy, które w tym momencie się na jenie pojawiają, są też efektem poszukiwania płynności przez przedsiębiorstwa japońskie, różnego rodzaju instrumenty finansowe oparte na hedżowaniu, czyli zabezpieczaniu swoich pozycji na jenie, właśnie wchodzą w grę, wchodzą na rynek. Także no tutaj te najbliższe dni mogą być dość ciekawe, a na pewno dla ostrożnych spekulantów no, można lepiej się trzymać z daleka. To jeszcze kilka słów dla polskich frankowiczów, bo frank szwajcarski, podobnie jak jen, też ostatnio raczej spadał, chociaż dziś akurat odbija i tutaj też pojawił się argument, no, w tej bezpiecznej przystani frank stał się towarem mniej chodliwym. Dokładnie, no, frank jest podobnie jak jen, bezpieczną przystanią i ewidentnie w sytuacji obaw o spowolnienie gospodarcze, o rozwój kryzysu na świecie, tam kapitał ucieka. No, w tym momencie od niemalże 3 miesięcy taka sytuacja tutaj miejsca nie miała. Także wydaje się, że to się utrzyma. To teraz banki centralne, a zwłaszcza Europejski Bank Centralny, który no właśnie, przesadził z utrzymywaniem przez tak długi czas tak niskich stóp procentowych? Wydaje się, że zdecydowanie traci amunicję. No, mówią co innego w ECB. Mówią,
że dalej mogą nawet jeszcze obniżyć stopy procentowe, że we wrześniu, w drugiej połowie roku mogą wrócić nawet z agresywnym jakimś programem kolejnych zabiegów luzowania ilościowego. No ale widać, że inwestorom na rynku walutowym to się nie podoba, jednak wyprzedają euro, tym bardziej, że słyszymy od innych banków centralnych w Kanadzie, w Australii, w Korei, że jednak stopy nie będą podwyższane. Wiemy też z Fedu, tak, że tutaj też nie ma być podwyższania stóp procentowych, z tym, że różnica jest spora pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europejskim Bankiem Centralnym, no bo w Stanach Zjednoczonych 9 razy stopy były podwyższane, więc tam w przypadku jakiegoś spowolnienia istnieje możliwość obniżki stóp procentowych. Tam też starano się odwrócić te zabiegi luzowania ilościowego, a tego w Europie nie ma. A do tego wszystkiego są zupełnie inne poziomy PKB w Stanach Zjednoczonych i w Europie, więc według mnie z takiej bardzo prostej analizy wygląda na to, że Europejski Bank Centralny przesadził, no bo jesteśmy w Europie, w strefie euro, w trudnej sytuacji gospodarczej, a stopy są bardzo niskie. W Stanach Zjednoczonych stopy mają wyższe, a sytuacja gospodarcza jest niezła. Jesteśmy w trudnej sytuacji gospodarczej, w strefie euro, w ogóle na naszym kontynencie. Mamy do czynienia z zadyszką? Patrząc na dane makroekonomiczne publikowane w ostatnim czasie, można mieć pewne obawy o stan tej europejskiej gospodarki. No przede wszystkim ta lokomotywa europejska, czyli Niemcy, kilka już opublikowała bardzo słabych danych z tamtejszej gospodarki. Włochy sporą zadyszkę już mają, również Francja. Już jakieś się pojawiają tutaj zarysy recesji, także może to budzić pewne obawy. I może się odbijać na rynkach akcji? No i właśnie pytanie, czy to się będzie odbijało na rynkach akcji. No póki co nie widać, żeby się odbijało. DAX też ma tutaj może nie rekordowe poziomy, ale jak na ten rok to jest wyjątkowo wysoko. I tutaj myślę, że już podobnie inwestorzy podchodzą do tego, jak to ma miejsce na rynku amerykańskim. Patrząc na to, jak wcześniej działał Europejski Bank Centralny poprzez swoje programy luzowania ilościowego, w szczytowym momencie, ten program zakończył się w 2018 roku, natomiast w szczytowym momencie w 2016 na rynek spływało 80 miliardów euro. To były środki, które były inwestowane na rynku i inwestorzy teraz też mają nadzieję i zresztą to już zostało praktycznie potwierdzone, że od września rusza program tanich kredytów, tanich długoterminowych pożyczek dla banków komercyjnych, które Europejski Bank Centralny uruchomi, czyli program TLTRO. No i z tym też są związane nadzieje i zatem te słabsze dane finansowe w oczach inwestorów mogą być interpretowane jako zapowiedź jeszcze silniejszych działań Europejskiego Banku Centralnego właśnie w stronę ochrony gospodarki europejskiej. Także może to być pozytywnie odczytywane. Czyli tak jak w Stanach Zjednoczonych, złe znaczy dobre dla rynku. Kończymy pierwszą część programu Artyści Rynków. Za chwilę w drugiej części będziemy mówili o wskaźnikach rynkowych, gospodarczych, takich trochę nietypowych, na przykład o wysokich obcasach i krótkich spódnicach.
To jest druga część programu Artyści Rynków. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Przypomnę o wskaźnikach gospodarczych, ekonomicznych, bo to jest druga część tego programu. Będą mówić Maciej Leścioż, Łukasz Wardyn, CMC Markets, ale będziemy mówili o wskaźnikach koniunktury rynkowej, o wskaźnikach gospodarczych nietypowych, oryginalnych, pomysłowych, czasami takich, które są nawet prowokacją obyczajową. I czy to jest rzeczywiście wskaźnik, który trzeba brać poważnie? Ja myślę, że każdy wskaźnik można brać poważnie. Zresztą jak patrzymy sobie na analizę techniczną, myślę, że to jest taka dobra analogia. W analizie technicznej funkcjonują formacje ważki, formacje harmoniczne nietoperza, formacje ukrytej jaskółki wzrostu. Też wszystko może brzmieć dość abstrakcyjnie dla osoby, która na tym wszystkim nie pracuje. A nawet zdechły kot potrafi się odbić. Dokładnie. A musimy pamiętać o tym, że zarówno analiza techniczna, jak te niektóre abstrakcyjne wskaźniki, o których dzisiaj będziemy mówić, one bazują na jednej zasadniczej, kluczowej kwestii, że ludzkie zachowania są powtarzalne. Bo tak to jest i to jest klucz analizy technicznej. Oczywiście analiza techniczna zajmuje się ceną, ale to, co jest na wykresie, przedstawia ludzkie zachowania, jak ludzie reagują na cenę. Więc tutaj na pewno nie można tego całkowicie odrzucić. Jeżeli jest stwierdzone, że na podstawie oczywiście badań wieloletnich, że dana sytuacja powtarza się jak na zasadzie analogii w późniejszych latach, jeżeli to samo nastąpi, to dlaczego nie interpretować choćby ilości sprzedanych hamburgerów na Wall Street i ich wpływ na cenę akcji, jeżeli rzeczywiście taka analogia zostanie odkryta. Natomiast co jest ważne, wskaźniki, pomimo że bardzo ciekawe, momentami śmieszne, o których dzisiaj będziemy mówić, to są wskaźniki tworzone przez ekonomistów, przez poważne instytucje. Listy takich wskaźników mamy i za chwilę pewnie pokażemy, a na pierwszym miejscu tej listy, no jednak wskaźnik, który tak aspiruje do miana w zasadzie już poważnego. O hamburgerach Maciej wspomniał. Big Mac, wskaźnik Big Maca, wskaźnik siły nabywczej waluty, istniejący od 1986 roku. Warto śledzić, warto obserwować i brać pod uwagę? Myślę, że warto. Jednak tak historia już jest długa. No, na początku ekonomist bardziej jako żart chciał po prostu przedstawić, jak wygląda siła nabywcza na świecie, a już tyle lat i dalej jednak ten wskaźnik jest używany i są też nowe warianty tego wskaźnika, nowe przeliczenia na tej podstawie. Potem zresztą ten podstawowy sposób wyliczania, czyli zdefiniowanie, czy dana waluta jest niedowartościowana, czy przewartościowana, czyli gdzie brało się po prostu cenę Big Maca w różnych największych stolicach europejskich, stosowało się przeliczenie do dolara i jeżeli w jednej stolicy z krajów zachodnich głównie, ten Big Mac w dolarach wychodził droższy, to wynikało, że jest ta waluta przewartościowana. Oczywiście założenia były takie, że zamiast brać jakiś koszyk dóbr, bierzemy Big Maca, bo to jest podobny produkt, to jest produkt bardzo wystandaryzowany, to nie jest produkt, który jest stosowany i przesyłany w handlu zagranicznym, no ale jednak te Big Maci się trochę mogły różnić w niektórych krajach. Dla mnie ciekawsze są te różne przeliczenia, czyli na przykład ile trzeba pracować na Big Maca w poszczególnych dużych stolicach świata. I tutaj widać, że w stolicach niektórych rozwiniętych azjatyckich krajów to są minuty, w niektórych afrykańskich krajach to może być ponad godzina. Więc to dla mnie jest ciekawsze. I jeszcze też pomyślałem o takim przeliczeniu, z czego nie spotkałem, ale stosunek ceny Big Maca do średniego posiłku w restauracji. Bo myślę, że taki stosunek mógłby ciekawie zobrazować rozwój gospodarczy danego kraju na podstawie Polski. Ile 20 lat temu ten stosunek był zupełnie inny. Ja pamiętam, że na początku przemian gospodarczych właśnie przedsiębiorcy, którzy myśleli o franczyzie McDonalda, no to stwierdzali, że
ta cena frytek nie ma szans, bo była za wysoka w Polsce. I jeszcze na koniec pojawiają się też kolejne warianty tego, na przykład porównywanie ceny latte w Starbucksach na świecie. To teraz indeks medialności recesji, czyli indeks pokazujący, jak często w mediach pojawia się słowo recesja. Im częściej, tym ta recesja jest bardziej, jak rozumiem, prawdopodobna. Tak, to jest wskaźnik stworzony, podobnie jak wskaźnik Big Maca przez The Economist. W Stanach Zjednoczonych to się nazywa jako R-word, czyli raz jest słowo na ry, nawet nie chcą tego słowa tutaj nazywać w pełnej krasie. I rzeczywiście, to jest wskaźnik, który bada, ile razy w głównych magazynach ekonomicznych, w Wall Street Journal, w różnych innych gazetach, portalach typu Reuters, Bloomberg, jak często pojawia się słowo recesja i stwierdzenie spowolnienie gospodarcze. To trochę jest jak z bańkami spekulacyjnymi. W momencie, kiedy taka bańka się tworzy, to coraz więcej się o tym mówi i coraz więcej mediów używa słowa bańka i tak samo tutaj to słowo recesja i spowolnienie gospodarcze. Jak hossa trafia na pierwsze strony gazet, to wytrawni inwestorzy wiedzą, że trzeba zwijać żagle, bo za chwilę wszyscy się rzucą na rynek kapitałowy. I że trzeba uciekać. Natomiast tutaj nieco inaczej to wygląda, dlatego że ten wskaźnik, on z założenia, on nie ma przepowiadać recesji nadchodzącej, tylko obrazuje pogorszenie nastrojów wśród konsumentów. A czy to nie działa jak samospełniające się proroctwo? Ponieważ wszyscy mówią recesja, 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 to przedsiębiorcy, którzy decydują o działalności gospodarczej, o inwestycjach, wstrzymują inwestycje, no bo wszyscy mówią, że recesja. Ale tak działają też wskaźniki, te bardziej poważne wskaźniki, które badają wśród konsumentów nastroje. No to też na podobnej bazie jest tworzone poprzez ankiety, poprzez badanie opinii publicznej, także często wskaźniki różnego rodzaju działają właśnie jako taka samospełniająca się przypowiednia, zwłaszcza te wyprzedzające, które są na bazie ankiet tworzone. Wskaźnik ilości odpadów, ilości śmieci. Rozumiem, że jak jesteśmy bogaci, to wrzucamy do kosza wszystko, co nam wpadnie w ręce. Jak jesteśmy trochę biedniejsi, to każdą rzecz oglądamy albo zjemy ją, zanim ją wyrzucimy. Tak, z tym, że tutaj dokładnie ten wskaźnik, on opisuje liczbę transportów śmieci i w taki sposób jest to mierzone. Ale co ciekawe, jeżeli nałożymy na siebie wykresy właśnie tych transportów śmieci z PKB Stanów Zjednoczonych, no to ten dołek z 2008 roku i później wzrost gospodarczy, który był dalej, naprawdę bardzo dobrze się pokrywają. I gdy zmierzono kilka lat do 2012 chyba roku, to tam korelacja wzrostu tych transportów śmieci do PKB to była ponad 80%. Wręcz, więc to jest ciekawy wskaźnik. Ja się tylko zastanawiam, jak zmiany przyzwyczajeń konsumentów wpłyną na ten wskaźnik. Słyszymy, że jest tutaj potencjał, żeby plastik był jednorazowe opakowania plastikowe, żeby były zastąpione przez takie bardziej proekologiczne z kukurydzy, z innych źródeł. Czy to nie zaburzy tego wskaźnika? Ale pewnie będą kolejne. To teraz prowokacje obyczajowe. Wskaźnik pierwszych randek, wysokich obcasów, długości spódnicy. Panie Macieju, prosimy o wyjaśnienie. No rzeczywiście, to już są takie nieco abstrakcyjne, nawiązując do samego początku naszej rozmowy, to można już częściowo z przymrużeniem oka traktować. Jeżeli chodzi o wskaźnik wysokich obcasów, to jest wskaźnik stworzony przez eksperta z firmy IBM. On zauważył taką analogię, że w sytuacji pogorszenia sytuacji na rynku, zwłaszcza na rynku pracy, kobiety noszą wyższe obcasy. To może tak jest, zabrzmi coś seksistowsko, ale rzeczywiście chcą się pokazać, szukając pracy właśnie te obcasy, żeby atrakcyjnie wyglądać, stają się coraz wyższe. Natomiast w momencie, kiedy sytuacja na rynku się uspokaja, jest rynek pracy, ma się dobrze, no wówczas te obcasy stają się coraz niższe. Oczywiście. A spódnica?
A w przypadku spódnicy, tutaj trzeba by się cofnąć jeszcze do lat 20. No jeżeli patrzymy, przez ostatnie 100 lat trochę się zmieniło w obyczajowości, nieco inaczej się ubierają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale też to zostało stworzone przez ekonomistę, który wówczas zauważył, że w tych latach takiego rozkwitu gospodarczego na początku lat 20. spódnice u kobiet stawały się coraz krótsze. Chciały one pokazać, tak zostało przynajmniej to argumentowane, chciał pokazać swoje wysokiej klasy rajstopy i coraz lepsze ubrania. Natomiast w momencie po 29 roku, czyli kiedy rozpoczął się wielki kryzys, te spódnice się wydłużały, coraz to biedniej wyglądało. Wskaźnik pierwszych randek. Też ciekawe, to jest stworzone przez serwis randkowy, serwis Match, serwis amerykański. I też tutaj zostało stwierdzone na bazie kilku takich momentów kluczowych w historii. Otóż serwis Match zauważył, że w momentach, kiedy na rynku dzieje się źle, coraz więcej osób poszukuje partnera. Czyli dla takich serwisów randkowych momenty, takie jak załamanie gospodarcze, czyli po upadku Lehman Brothers, czy w 2001 roku po ataku na World Trade Center, dla serwisów randkowych to był najlepszy okres, ponieważ było jak bardzo dużo zgłoszeń, te, nazwijmy to, obroty tych serwisów były bardzo duże. No i to jest sytuacja, która również się powtarza, także też patrząc poprzez pryzmat tych firm, tych serwisów, no można tutaj w jakiś sposób patrzeć na... Od razu dodam, że taką drugą stroną tego wskaźnika pierwszych randek jest wskaźnik liczby rozwodów. Jak mamy gorszą sytuację gospodarczą, to tych rozwodów jest mniej, bo ludzie rzeczywiście chcą ze sobą zostać, bo to jest łatwiejsze, bezpieczniejsze, ekonomicznie bardziej uzasadnione w ciężkich czasach. Podobno wskaźnik czytelnictwa romansideł, czyli takiej literatury drugiego, trzeciego gatunku, że jak jest naprawdę źle, to ludzie, zwłaszcza kobiety, rzucają się na te książki, które snują taką wizję wspaniałego, bajkowego życia. No jeżeli na podstawie takiego wskaźnika można podjąć jakąś decyzję inwestycyjną, to czemu nie? Myślę, że jest to rzecz dość niszowa, a na rynku trzeba szukać niszy. Panie Łukaszu, wskaźnik cmentarny, też go wynalazłem. Tutaj nie ma go na naszej liście. Podobno jak jest gorzej pod względem ekonomicznym, to rośnie liczba kremacji, bo kremowanie zwłok jest po prostu tańsze niż tradycyjny pochówek. Też trzeba się przyjrzeć temu wskaźnikowi i wziąć go poważnie? No ja już wolę zostać przy tym Big Macu, jednak to myślę przyjemniejsze niż ten wskaźnik cmentarny. I tym optymistycznym akcentem kończymy kolejny odcinek Artystów Rynków. Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz, CMC Markets. Japończycy mają 10 dni świąt. My też będziemy mieli w przyszłym tygodniu święta, będziemy mieli majówkę, dlatego w czwartek 2 maja się nie spotkamy. Następny program z serii Artyści Rynków w czwartek 9 maja. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.